Dobry, dobry jesteś. Bez podwozia się boję, kurwa, pierwsza trzy. Ja w ogóle bez podwozia latałem. I się nauczyłem bez. Mówię ci, bez podwozia jest najlepiej, Igor. Bo z podwoziem to później się będziesz bał w ogóle latać. Nie, na płaskiej powierzchni to wiesz. Nie panikuj, nie zrzucaj go! Bo chodzi o to, że zastanawiam się, co trzeba zrobić. Aha, no to dobrze, że go zrzucasz, tylko jak z wyższej wysokości go zrzucisz, to będzie źle. Wiem. Musisz go powoli spuszczać. Dawaj go tu bliżej, chodź, chodź, chodź. Od mojego samochodu z daleka. No powiem ci, wysoko go podnosisz. No to jest to, że ja się jeszcze kurwa boję. Ja wiem. Jeszcze troszeczkę wieje. On obniżam go trochę, on zaczyna lecieć w dół i już kurwa nie wiem. To delikatnie w górę. Wtedy. No właśnie, jeszcze do tego muszę się przestawić na ten ogon. Jak ktoś to się uczy, ja nie wiem, wiesz co, to jest... Ja mogę wiedzieć, jak to ma wszystko działać. Przytarłeś troszeczkę łopatkami, nic się nie stało. Dobrze, że masz pasek, byś miał wałek, to już byś wałka nie miał, tak jak ja. Ten wiatr nic nie ułatwia. Co? Ten wiatr nic nie ułatwia. No wręcz przeciwnie. Ale to nie wieje, tak leciutko wieje tylko. Nie panikuj. Jak? Łatwo? Co ty powiedziałeś? Łatwo? Napisz do tego gościa od z tej tamtej strony, wiesz. Nie będę przekinał, nie będę pisał. Ale powiem ci, że odważnie jesteś tak go wysoko już podnosząc i jak go dajesz bokiem do siebie, ty masz go trzymać przed sobą ogonem dość do siebie. Nie dawaj go tak na bok, bo stracisz orientację, mówię ci. I żebyś nie spanikował. Jak spanikujesz, to wtedy jest od razu gleba. A z takiej wysokości, jak ci glebnie z jednego metra, to już nie ma co zbierać. Jest troszkę, że powinien mnie pocieszyć, że jest dobrze. Ładnie, nie, no super, tylko ja ci mówię, co na początku robisz źle. Headhold jest już włączony, czy nie? Tak. No jak? Bez tego to by ci ogon cały czas oscylował przecież. Okej. Coś ty... Ogon tak by ci nie stał. Mówiłem ci, nie leć w bok. Tak, nie leć w bok, łatwo powiedzieć. Dobra, na dzisiaj wystarczy. Czekaj, zobaczę, czy coś się stało.